Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem. Szanowni Państwo, przybywam do Państwa z szokującą informacją. Jesteśmy na kanale UFO, ale mniej więcej miesiąc temu, na początku marca, w mediach głównego nurtu, nie w jakichś kanałach specjalistycznych czy hobbystycznych poświęconym temu zjawisku, pojawiła się informacja, że Stany Zjednoczone, rząd Stanów Zjednoczonych, Pentagon, wypuścił, udostępnił nowy raport dotyczący UFO, w którym to stoi napisane, albo jest poinformowane, że UFO nie ma. Zatem zamykamy kanał. A nie żartuję, oczywiście. Bardzo mi miło gościć Państwa na kanale, i dzisiaj zajmiemy się właśnie tym raportem, który przebił się lekko do, do naszych głównych mediów, do telewizji. I spróbujemy się zastanowić, o czym ten raport jest, co ten raport podważa, czego nie podważa, co opisuje w miarę dobrze, a co omija. Oprócz tego zajmiemy się. Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem. Wykluczać. No ale zanim będziemy w stanie przejść do tego samego raportu, mam na myśli oczywiście pierwszy raport organizacji, która z ramienia Pentagonu zajmuje się nieznanymi zjawiskami atmosferycznymi, czy nieznanymi, niezidentyfikowanymi zjawiskami atmosferycznymi, jak było wcześniej UAP, czyli UAP, czyli ARO All Domain Anomaly Resolution Office. Mam go tutaj. Moja wersja jest nieco już porysowana i pokolorowana, więc na szczęście nie będę musiał wysyłać do żadnego urzędu jej. Mam nadzieję. Zanim przejdziemy do samej treści tego raportu, to jest pierwszy z dwóch raportów, które są zapowiedziane, które mają zrobić taki przegląd materiału, czy raczej wyciągnąć wnioski z szerokiego przeglądu materiału, którego podjęło się właśnie, podjęła się właśnie ta instytucja, jego pracownicy ERO. Ten pierwszy właśnie ukazał się 6 marca. Zanim Dojdziemy do treści i zanim się zastanowimy właśnie nad tym, co z niej wynika, co przedstawiono, czego nie przedstawiono i co jest ważniejsze w tych dwóch częściach, powiedzmy, treści, które są i w raporcie, albo są gdzieś daleko, daleko od niego, chciałbym zaproponować, żebyśmy wrócili jeszcze troszkę do nieodległej przeszłości, chociaż z punktu widzenia UFO to się wydaje, że to było epokę temu, ponieważ od 2007, jeżeli chodzi o złożoną relację pomiędzy fenomenem UFO a instytucjami rządu amerykańskiego, to jest coś zupełnie innego niż poprzednie dekady. I o tym już troszeczkę mówiliśmy w pierwszym naszym filmie z Bartoszem, tym, gdzie mówiliśmy o być może postulowanym, oczekiwanym, wymarzonym odtajnieniu prawdy UFO przez amerykański rząd. O tym troszeczkę mówiłem w tym swoim pierwszym solowym programie, gdzie zastanawialiśmy się, ocenialiśmy, czym był, a czym nie był program ATIP lub program ASAP. Tam są również informacje właśnie na temat tego, co w Stanach Zjednoczonych od 2017 do no mniej więcej 2023 się wydarzyło, do ery graszomanii, powiedzmy, Takiego wielkiego kolejnego oczekiwania, że właśnie wraz z postacią Davida Grasza wreszcie te niewielkie rysy, które się powolutku gdzieś tam tworzą na tym murze sekretności pomiędzy opinią publiczną a rzekomymi tajemnicami rządowymi Amerykanów że te rysy wreszcie zaczną kruszeć i powstanie jakiś wyłom. Chciałbym jeszcze raz zaprosić państwa, żeby prześledzić troszeczkę chronologię wydarzeń, które doprowadziły do pojawienia się tego raportu. Co się wydarzyło? Tak naprawdę dwóch raportów, również tego, który tutaj czeka, nim się zajmiemy na samym końcu, ponieważ te wydarzenia czasami się zbiegały, czasami można było odnieść wrażenie, że dzieją się równolegle, zupełnie się nie zazębiając. A przyznam szczerze, że o niektórych z wydarzeń, być może nawet o jednym najważniejszym wydarzeniu, ja sam praktycznie zapomniałem. I zastanawiam się, czy przypadkiem nie stało się tak bez powodu. I chciałbym do właśnie takiego namysłu nad tym wszystkim zaprosić Państwa, bo jedna głowa to naprawdę za mało, żeby w tym gąszczu informacji wykryć jakiś sens lub dopatrzyć się jego braku. Zatem zaczynając chronologicznie, to można powiedzieć, że tą wielką cezurą rozpoczynającą nową amerykańską erę UFO jest oczywiście rok 2017 i ten nieszczęsny, niesłynny artykuł w New York Timesie autorstwa Ralph'a Blumenthala, Leslie Kane, który ujawnił, że Pentagon miał ten słynny, dzisiaj bardzo słynny i tajemniczy i, i, i kontrowersyjny program ATIP. Zresztą temu e typowi w raporcie ERO jest też poświęcony nieco miejsca. I to był właśnie taki spust, który wyzwolił wzrost zainteresowania opinii publicznej w Stanach i na świecie, też właśnie tematem UFO, który wcześniej był już taki leciwy. Wyglądało na to, że on już znalazł się gdzieś tam w Lamusie, a tutaj się okazuje, że Pentagon wydawał pieniądze, że był prawdziwy program. Teraz wiemy, że Pentagon wydawał pieniądze, ale niedokładnie na to, a to nie był do końca prawdziwy program. Przypomnę, te, te wydarzenia miały miejsce jeszcze dekadę wcześniej 2009-2012. Niemniej jednak zainteresowanie się rozchulało i w wyniku właśnie te, tego rozchulania. Trzy filmy, które się pojawiły podówczas w internecie i są teraz też no, bigger than life, słynniejsze niż większe niż sama, sama ich substancja, czyli Go Fast. Fleer i Gimbal. Jeden z incydentów z lotniskowcem USS Nimitz z Pacyfiku z 2004, a dwa filmy związane z wydarzeniami z Atlantyku, z wybrzeża atlantyckiego Stanów Zjednoczonych z grupą USS Theodore Roosevelt. One się pojawiły i w 2020 Pentagon potwierdził ich prawdziwość. Tak, to są nasze nagrania, tak, to są nasze kamery termowizyjne, to nie jest produkcja, nie wiem, Jeremiego Korbella, który też jest oczywiście różnie oceniany ze względu na to, co publikuje, jak publikuje, jak komentuje, ale to jest jeszcze inny temat. Niemniej jednak, właśnie potwierdzenie, że te trzy filmy autentycznie zarejestrowały, i to, to jest właśnie ta obserwacja multisensoryczna, wielowskaźnikowa, to znaczy, że jest zapis radarowy, jest obserwacja pilota i jest nagranie z kamery na podczerwień. To znaczy, że to jest coś dużo, dużo więcej niż relacja osoby, która, nie wiem, wieczorem wyszła na ganek tam zapalić papierosa albo, nie wiem, sprawdzić w telefonie coś, chociaż może nie w telefonie, bo wtedy nie spojrzałaby w niebo i nie zobaczyła czegoś dziwnego, a potem nie zadzwoniła do jakiejś cywilnej organizacji ufologicznej i powiedziała: O, widziałem, widziałam coś dziwnego. Mamy naprawdę mocne potwierdzenie, że obiekt o niecharakterystycznych cechach lotu. Czyli nie możemy od razu określić, to był balon, to był dron, to był samolocik, cokolwiek w tym stylu. Chyba powtarzam po kimś w tym momencie. Niemniej jednak, chodzi o to, że jeżeli tego typu obiekty się przemieszczają w przestrzeni powietrznej, gdzie operuje ogromna pod super, super potęga powietrzna Stanów Zjednoczonych, to znaczy, że rzecz tą można warto, nie można tylko trzeba by zbadać i właśnie na podstawie jakby tego zaciekawienia, co to tak naprawdę się dzieje, po raz pierwszy powołano od zakończenia projektu Blue Book od 1969 roku organizację oficjalną rządową, która miała badać UAP czyli niezidentyfikowane zjawiska atmosferyczne, jak przechrzczono UFO, dlatego że UFO no to termin, który powstał, żeby odstygmatyzować latające spotki, które się kojarzyły z lotkami, no to teraz on jakby stał się znowu śmieszny, ośmieszony. Dlatego stworzono termin UAP. Powtarzam to, ale taka jest właśnie chronologia tych wydarzeń. I żeby badać, co to ten UAP jest, nie zakładano, że to są kosmici, że to są obcy, którzy przylatują właśnie z sterami jakichś tajemniczych obiektów, tutaj sprawdzają, co robią nasze myśliwce, co robią nasze samoloty wielozadaniowe. Zakładano, że jest to właśnie to na, ta nazwa zjawisko. Ona nie musi oznaczać, że to jest nawet obiekt. To jest po prostu coś tajemniczego, co zostaje zaobserwowane w przestrzeni powietrznej. I żeby to zbadać oficjalnie, konkretnie na bazie jakiejś przystępnej metodologii, powołano UAP Task Force, czyli grupę zadaniową do badania UAP. I to zrobił zastępca sekretarza obrony David L. Norquist w 2020 i. Ta UAP Task Force pracowała do roku 2021, w którym nastąpił drugi taki mocny przełom w opinii publicznej dla Amerykanów w kontekście UFO, gdyż 25 czerwca opublikowano Pre Preliminary Assessment Report czyli taki wstępny raport oceniający sytuację, czy coś jest na rzeczy. No, czy też to tylko gonienie za jakimiś bajkami. I jak się okazało, ten raport, który jest tajny, i poznaliśmy tylko jego taką dziewięciostronicową wersję, która została odtajniona, coś w rodzaju streszczenia. I tam są zawarte informacje no, entuzjastycznie nastrajające do tego typu badań, ponieważ tam. Poinformowano opinię publiczną i kongres, że na 144 przypadki, które zbadano, zebrano z okresu 2004 od roku 2004 do roku 2021, zbadano 144 przypadki i tylko jeden spośród nich został wyjaśniony w pełni i Przekonująco, że był to jakiś banalny, zwyczajny obiekt, zjawisko czy coś w tym stylu. Z kolei, aż 80 przypadków jest, właśnie ich rejestracja jest multisensoryczna. To znaczy, że mamy być może świadka, nie wiemy, bo to jest tajne, ale być może mamy świadka, być może mamy zapis kamery. Być może mamy zapis z radaru, być może mamy zapis z jakiegoś innego czujnika. No i ten raport to była na tyle poważna sprawa, że zdecydowano się zlikwidować UAP Task Force i powołać wreszcie organizację stałą, która by zajmowała się mniej więcej tym, co robił Blue Book, tylko że zgodnie z postępem nauki, który Miał miejsce przez ten czas. Na dokładkę ta, ta organizacja miałaby również działać na rzecz właśnie destygmatyzacji zjawiska żeby nie wyśmiewać pilota, który przyjdzie do tej organizacji i powie, że widział coś dziwnego w trakcie lotu nad Ontario powiedzmy, tylko żeby właśnie zachęcić pilotów i obsługę też radarową, obsługę tych czujników, żeby zgłaszali tego typu obserwacje, zgłaszali tego typu zapisy i żeby z tego, z tych danych, których pula się zbierze, żeby można było wyciągnąć jakieś wnioski. I na te wnioski praktycznie do tej pory jeszcze czekamy, dlatego że ten raport właśnie, porysowany, który tutaj mam, on się nie odnosi do nowych. Aż się sypie to, tyle tego. Ten, ten program będzie dosyć długi, więc zachęcam, żeby przygotować sobie na przykład coś do zjedzenia albo coś do wypicia. A jeżeli państwa nie interesują te oficjalne sprawy, to żeby no, też aż nie czuć się takim zobowiązanym, żeby przez te wszystkie skrótowce i przez te wszystkie organizacje się przedzierać. Niemniej jednak dojdziemy do naprawdę ciekawych rzeczy. Mam nadzieję, że razem spróbujemy jakoś je ocenić. No, w każdym razie powstało Arrow. Założono pierwszą oficjalną organizację, która jest właśnie podporządkowana rządowi amerykańskiemu, czyli. All Domain Anomaly Resolution Office. Na jego czele stanęła osoba powiedzmy niezwiązana do tej pory z wcześniejszymi badaniami UAP albo UFO, czyli dr Sean Kirkpatrick. Tutaj mam właśnie jego wizerunek, który też w tym momencie jest mocno w mediach promowany, jako że on oddalił się od tego zagadnienia, stał się w pewnym sensie mm, ale do tego dojdziemy. Na początku wydawało się, że będzie to osoba spoza takiego kręgu osób zainteresowanych już wcześniej UFO. To też jest taka pewna grupa osób, która została wcześniej zidentyfikowana przez m.in. właśnie dziennikarza Stevena Green Street'a, o, o którego dokonaniach mówiliśmy w programie dotyczącym Asapu i ATIP że wcześniej wokół rządu, wokół Pentagonu kręciła się cały czas aktywna taka grupa badaczy, prawdziwych naukowców, bardzo często osób z autentycznymi dokonaniami w różnych dziedzinach związanych z awiacją albo z fizyką, którzy byli znani z tego, że od wielu wielu lat są zainteresowani fenomenem UFO. I istnieje obawa, istniała również wtedy, że Zestaw przekonań tych osób będzie przeważał nad uzyskiwanymi danymi. To znaczy, że oni będą starać się znaleźć koniecznie tych kosmitów, gdzieś tam, między wierszami oficjalnych dokumentów, oficjalnych raportów, będą starali się interpretować to, co będą przekazywać świadkowie, albo to, co będzie widać w zapisach że to jest coś bardziej tajemniczego niż tak naprawdę jest. Stąd pojawił się właśnie dr Sean Kirkpatrick, który jest fizykiem materiałoznawstwa, znawcą technologii laserowej, jest również wykładowcą na Uniwersytecie w Georgii. No i bo powstało takie oczekiwanie, że właśnie teraz mamy taką czystą kartę. Powstaje nowa organizacja, nowy zespół, tym razem faktyczny budżet, Arrow, dr Sean Kirkpatrick, otwartość, zobaczymy co znajdą. I na tym powiedzmy zakończył się rok 2022 i zaczął się zeszły rok 2023. I on się zaczął w sposób naprawdę bardzo mocny z punktu widzenia ufologii czy zainteresowania dziwnymi zdarzeniami w atmosferze. I o tym nie mówiliśmy właśnie ani, ani z Bartoszem, ani ja się do tego nie odniosłem do, powiedzmy, chronologii tych amerykańskich um, um, przepychanek ufologicznych z zeszłego roku, dlatego że mam takie wrażenie, że późniejszy natłok wypadków po prostu tak odsunął uwagę od tego, co się stało na początku 2023 roku, że sprawił, że prawie jak na bazie jakiejś magicznej sztuczki, zapomnieliśmy o tym. W lutym 2023 doszło do ciągu zdarzeń, które ja na stronie UFO bez stereotypów nazwałem wielkim strzelaniem do UFO, ponieważ pojawił się chiński balon nad obszarem Stanów Zjednoczonych który przez parę dni był śledzony w mediach i przez parę dni włodarze tego supermocarstwa zastanawiali się zestrzelić tego chińskiego szpiega, nie zestrzelić go, jak w ogóle się zachować, cóż my mamy z nim zrobić. No i w końcu go zestrzelili oczywiście, zrobił to niezawodny F-22, myśliwiec, albo samolot wielozadaniowy, nie jestem pewien, w każdym razie znakomity samolot ale w krok za tym balonem, który był balonem, więc był zidentyfikowanym obiektem latającym, poszło zestrzelenie jeszcze trzech tajemniczych obiektów. Jeden nad Alaską, jeden nad Kanadą, nad terytorium Yukonu, a jeden nad jeziorem Huron. I właśnie wtedy była taka medialna gorączka czy to też są jacy, jakieś szpiegowskie balony, albo jakieś szpiegowskie urządzenia, czy to też Chińczycy, albo Rosjanie, albo y, jakiś potencjalny inny wróg, Korea Północna, nie wiem, zinfiltrowała przestrzeń powietrzną, natowską, i tak sobie poczyna, y, zupełnie bez y, jakiegoś y, szacunku dla, dla gospodarzy, lata to tu, to, to tam. I efekt tego strzelania po dziś dzień jest nierozstrzygnięty. Nie do końca wiadomo, co to było, czym były te trzy obiekty, i do tego jeszcze dojdziemy w trakcie, w trakcie analizy treści samego raportu Ero. Niemniej jednak, już tutaj wyprzedzę jedną informację, powiem, zanim będziemy go czytać, zanim zanurkujemy w tej treści: że istnieje, ta, jest tam zawarta informacja, że Dostrajanie sensorów systemu obrony powietrznej Stanów Zjednoczonych i Kanady, czyli generalnie mówiąc NORAD-u, czyli dowództwa natowskiego obrony lotniczej Ameryki Północnej, która ta korekta tych czujników, która była wynikiem zaleceń UAP Task Force, przyczyniła się między innymi do wykrycia tego chińskiego balonu, ale o trzech innych gościach powietrznych tam już. Mowy nie ma, więc niezależnie od tego, jak się oceni ten artykuł z New York Timesa i jak się oceni ten program, rzekomy program Pentagonu ATIP, no to sama aktywność tego UAP Task Force, a potem ERO, przyczyniła się do wzmocnienia ochrony przestrzeni powietrznej Stanów Zjednoczonych, bo. Nastawiono te czujniki, które badają przestrzeń powietrzną, przede wszystkim chodzi oczywiście o radar, na wykrywanie obiektów, które przemieszczają się bardzo, bardzo powoli. Dlatego, że główna obawa jest oczywiście to jest jeszcze pokłosie zimnej wojny, teraz mamy gorącą wojnę w Ukrainie, i źródłem naszej głównej obawy są obiekty, które przemieszczają się niebywale szybko, tak jak rakiety albo samoloty. Albo drony, i tego też wyniki mamy tutaj nad Polską od czasu do czasu, oby jak najrzadziej. A tutaj, właśnie, aparaty szpiegowskie i jakieś inne wydają się poruszać tak wolno, że do tej pory czujniki, które badały niebo nad Stanami Zjednoczonymi, i nad Kanadą, po prostu ich nie zauważały. I ta zmiana, którą to dostosowanie się do próby chwytania UAP ułap przez właśnie tego typu sensory przyniosła efekty w postaci autentycznego zwiększenia bezpieczeństwa wywiadowczego, ponieważ ten balon i jego towarzyszy albo zupełnie przypadkowe inne jakieś pojazdy zostały zestrzelone właśnie w wyniku między innymi tego. I wydawało się, że faktycznie mamy do czynienia z takim przeniesieniem się tej debaty na temat tego, czym UAP są, czym jest UAP, na grunt nauki i większej otwartości ze strony rządu. Została powołana komisja senacka w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Która właśnie miała się zastanawiać nad tematem UIP, jak zwiększyć stopień analizy tego zjawiska, jak informować obywateli na ten temat. Może powiem też, jeszcze uprzedzając troszeczkę właśnie późniejsze zdarzenia, że z tym ciągiem tych właśnie wypadków z początku lutego, z tych pierwszych dni lutego, związanych z balonem, tam. Jeszcze wcześniej, na koniec stycznia, miało miejsce wydarzenie, jeszcze jeden incydent powietrzny, który podówczas no, nigdzie się nie przedarł do prasy albo do mediów internetowych, ponieważ był zupełnie tajny. O nim poinformowano dopiero później, ale z tego powodu, właśnie, że on się jakby wyłonił nam w debacie publicznej, no to można się zastanawiać co jeszcze nie zostało wyłapane właśnie w trakcie tego polowania na ułap nad Stanami Zjednoczonymi przełomu stycznia i lutego 2023 roku. Ale wkraczamy głębiej we wiosnę 2023 roku. Doktor Kirkpatrick pojawia się najpierw przed Komisją Senacką, później pojawia się w NASA, czyli... Tej agencji, która była do tej pory taką twierdzą, do której nikt z przekonaniem, powiedzmy takim, czy entuzjastycznym, czy sceptycznym, ale zdroworozsądkowym odnośnie tematu UFO, no nigdy się nie dobił, nigdy nie użył ani żadnego podstępu, podkopu, nie wdrapał nie się na mury, ani nie wziął taranu i nie wyważył wrót. Nasa pozostawała zupełnie obok wszelkiej UFO debaty przez cały sięki czas, odkąd istnieje i odkąd UFO pojawiły się w ludzkiej świadomości. Ale teraz, właśnie po raz pierwszy, dr Sean Kirkpatrick wraz z panelem naukowców z NASA stwierdzili, że trzeba dokonać takiego zastanowienia się i stworzyć raport na bazie tego namysłu, co Nasa może zrobić, żeby dopomóc Aro w identyfikacji UAP żeby wreszcie można było naukową metodą rozstrzygnąć, czym łap są, bywają, czym nie są, i co z tego wszystkiego wynika. To wyglądało bardzo dobrze. To była wiosna 2023, właśnie była konferencja prasowa, na której dr Kirkpatrick i panel naukowców i zastanawiali się nad tym, jakie już mają odkrycia, i spekulowali, co mogą znaleźć dalej. Ale właśnie w mediach pojawiła się nowa gwiazda i 5 czerwca właśnie 2023 roku znany dziennikarz śledczy Ross Colhart przeprowadził wywiad na kanale internetowym News Nation z Davidem Grashem, który był oficerem wywiadu amerykańskiego i który to David Grash przesunął uwagę z nieba na ziemię. Tak określę to bardzo skrótowo, ponieważ on mówił nie o tym, że nad Stanami Zjednoczonymi w amerykańskiej przestrzeni powietrznej śmigają jakieś tajemnicze co które nie wiadomo czym są, może obiektami, może innymi zjawiskami, tylko przywrócił tą narrację, która była obecna w latach 90. za sprawą Boba Lazara, że Amerykanie zdobyli statki kosmitów albo nieludzkiej inteligencji. On nie mówi, że to są kosmici, tylko jakieś inne inteligencji, wraki albo sprawne statki. I że przyjęli próbki biologiczne. Biologics. On użył takiego słowa najprawdopodobniej po raz pierwszy i to słowo będzie ważne. Bardzo proszę, żeby Państwo zapamiętali to słowo Biologics, próbki biologiczne, bo to, kto go używa i w jakim kontekście, będzie jednym z wątków naszego dzisiejszego śledztwa. Ale stało się coś obok. Właśnie tego wystąpienia Grasza, którego tym takim najbardziej medialnym, bombastycznym przejawem było to wielkie wysłuchanie przed kongresem. Właśnie, gdzie był Grasz, gdzie był Ryan Graves, gdzie był David Fravor. Ci dwaj są pilotami, oni opowiadali o swoich własnych zetknięciach z ułap nad oceanami. A David Grasz mówił o tym, o czym się dowiedział od licznych świadków, licznych uczestników. Tajnych programów, właśnie on mówił o tajnych programach, że Amerykanie mają tajne programy, one w tym momencie są głównie w sektorze prywatnym, ale że na rzecz rządu, ręka w rękę, właśnie z amerykańskim rządem badają tajemnicze technologie, tajemnicze próbki biologiczne, nikomu nic nie mówiąc, na co wydają dolar amerykańskiego podatnika. Jan o tym opowiadał przed kamerami i cały świat patrzył. Ja też patrzyłem i byłem. Oczywiście zbity z tropu, <laughs> dlatego że tego typu historia, która pojawia się w kongresie, no to, no to już nie jest jakaś tam piwnica, gdzie się spotyka właśnie grupka osób zainteresowanych UFO, taka powiedzmy UFO-szajka, wśród których się pojawiają faktycznie osoby związane z rządem od wielu, wielu lat, ale o których zainteresowaniu UFO wiadomo. Wiadomo, że to są jakby UFO-ludzie, to są tacy UFO-aktywiści. A tu nagle przed panelem poważnych kongresmenów, kongresmenek, pojawia się właśnie osoba, która mówi o tych takich dziwnych historiach pod przysięgą. To było dość zaskakujące i to no, nic dziwnego, że skupiło uwagę. Ja mam trochę takie wrażenie, że między innymi dlatego my zapomnieliśmy o tych zestrzeleniach z lutego, tych, tych tajemniczych obiektach, które się jakby wysypały z worka za tym, za tym balonem chińskim. Ponieważ grasz tak mocno skupił uwagę, przyświecił tak wielkim blaskiem na ten ciemny pokój, w którym UFO jest napisane na drzwiach, że takie małe światełka, które wcześniej się pojawiły z tym, z tym, z tym strzelaniem, tym ze, ze strzeleniami na początku 2023, że one zupełnie zniknęły w tym jego blasku i uwaga się skupiła na nim i też właśnie obok jego zeznań wydarzyło się wtedy w kongresie coś jeszcze kongresmen Matt Goetz którego tutaj mam i którego zdjęcie niewątpliwie jest właśnie mogłoby być uży, użyte w naszej kampanii samorządowej bo uśmiech jest no, niezrównany Kongresmen Matt Goetz yy, yy, tak troszeczkę się wyłamał z przesłuchiwania świadków i opowiedział o czymś, co spotkało jego. Co to było? Otóż stwierdził, że w tym roku, w 2023, został razem z drugą kongresmenką to była chyba Anna Paulina Luna oni oboje są chyba z Florydy, jeżeli dobrze pamiętam. Zostali zaproszeni do bazy wojskowej, gdzie został im zaprezentowany film oraz raport ze zdarzenia z UAP nad Zatoką Meksykańską. I to była taka bomba, czy raczej bombka, biorąc pod uwagę, że jej dźwięk tego wybuchu się nie przedarł do mediów, ponieważ oprócz tego, co mówił Grasz, co mówił Ryan Grace, o czym mówił David Fravor, nagle jeden z przesłuchujących zaczął udzielać informacji, że on też informacje ma. To nie jest tylko coś, co pochodzi od tej UFO-szajki, bo za plecami, właśnie to jest takie słynne zdjęcie, za plecami Grasza, z jednej strony Jeremy Corbell, z drugiej George Knapp siedzą i to są tacy prowodyży tej UFO-szajki, którzy starają się ten temat odtajnieniowy od lat właśnie na, na Stanach Zjednoczonych wymóc, ale pojawił się człowiek jakby zupełnie nie ze środowiska, który stwierdził, ja coś wiem, ja, ja o czymś wiem, to jest zupełnie tajne, ale te przypadki się autentycznie zdarzają. No ale to w żaden sposób się nie, nie przedarło do mediów, bo zaczęła się taka. Mm... Medialna naparzanka pomiędzy stronnictwem Davida Grasza, które to stronnictwo uznało, że rząd dalej ściemnia, że on ma te statki. Tak jak mówi Grasz, ponieważ Grasz mówił, że ma około 40 osób, 40, 40 świadków z tych programów, jako i z nimi związanych, którzy mówią: tak, my to badamy, my to mamy, opinia publiczna powinna wiedzieć, Kongres powinien mieć nadzór nad wydatkowaniem tych pieniędzy. A zwolennikami, właśnie, Shona Kirk, Patryka z ERO, który twierdził, że nie znalazł żadnych dowodów na temat właśnie takich programów i twierdził, że informacje przekazywane przez Grasza nie mają pokrycia w faktach. Zresztą, jeżeli mówimy o faktach, to David Grasz przekazał opowieści, ale nie pokazał dokumentów, nie pokazał raportów, już nie mówiąc o jakichś materiałach, powiedzmy, pochodzących z jakichś tego typu badań, więc jego opowieść została tylko opowieścią i internet. Rozgrzała właśnie ta taka e, debata, kto ma rację: Kirkpatrick czy Grasz i jego ufoszajka, jego ta, ta gromada, która stara się dobić jakoś do tych UFO-programów w taki czy inny sposób. Teraz właśnie ich twarzą stał się David Grasz. Ale w międzyczasie NASA, jak to NASA, przeprowadziła wnikliwe śledztwo, wnikliwe badania. I wyprodukowała, do, dopracowała swój raport na temat UAP. On został ogłoszony w trakcie konferencji prasowej 14 września 2023 roku. I tam um, sam szef NASA, Bill Nelson, wspominał, że właśnie UAP jest czymś, co trzeba badać, co faktycznie występuje, tylko że nie wiemy, czym jest. No, nie, nie ma dowodów na to, że to są kosmici i ich Obca technologia, ale że faktycznie tego typu zdarzenia z UAP następują. I NASA za, zaproponowała szereg swoich rekomendacji, jakich technologii użyć, żeby naświetlić temat, jakich sensorów, jak skalibrowanych i jakie jak zastosować oprogramowanie do właśnie próby wyciągnięcia z gąszczu danych jakichś stałych, jakichś wzorców. Które mogłyby nam powiedzieć, jakiego charakteru są, są te zjawiska? One mogą być bardzo różne. To mogą być jakieś nieskatalogowane atmosferyczne anomalie. Część z nich może nimi być. Część z nich może być jakimiś obiektami plazmowymi, elektrycznymi. No, jest bardzo dużo możliwości, wśród nich również jakieś tajemnicze pojazdy, czy jakieś tajemnicze obiekty. Również trudno je wykluczyć, ponieważ po prostu tych danych nie ma. Naszym celem jest te dane zdobyć. I między innymi właśnie tak sobie to wyobrażam, że ten cel przyświecał w powołaniu takiego stanowiska, jakim jest dyrektor do spraw UAP z NASA, z Agencji Kosmicznej, którym został Mark Mark Inerney. Jeżeli dobrze to przeczytałem, Mark Inerney. I to jest postać bardzo jak dotąd tajemnicza. Też osoba spoza jakiegokolwiek ufo-środowiska, co nie jest niczym zaskakującym, jako że jest to naukowiec pracujący dla NASA. Spróbowałem troszeczkę dowiedzieć się o nim i faktycznie wydaje się być odpowiednim facetem do roboty, bo wygląda na to, że on zęby zjadł i przepracował dwie dekady nad. Um, takim najbardziej w pewnym sensie no, trudnym i niewdzięcznym wręcz no nie możem oceanem informacji, jakie setki tysiące czujników na całej ziemi dostarczają na temat zachowania klimatu, który jest niebywale skomplikowanym zjawiskiem jednym z najbardziej skomplikowanych, jakie zachodzą na naszej planecie. Więc osoba, która od 20 lat zastanawia się, jak z miliardów jakichś danych dostarczanych z tysięcy miejsc, z dziesiątków tysięcy miejsc, jak to wszystko zebrać i jak odczytać jakieś informacje z tych danych, które mogłyby dać nam poczucie, czy następuje to, czy dzieje się to, albo czy to jest skutkiem takich zjawisk. A wynikiem tego, co się dzieje, może być to, a to, no to wygląda, że, że to jest no, prawdziwy specjalista. Dane dotyczące ułap w pewnym sensie przypominają, oczywiście w znacznie mniejszej mierze, te, które dotyczą klimatu, ponieważ są. Bardzo różne, bardzo różnorodne i do analizy klimatu używa się bardzo skomplikowanych i wysublimowanych programów, które są w stanie wreszcie doprowadzić nas do rzetelnych danych, dzięki którym wiemy, co się na świecie dzieje dzięki całemu systemowi rojów satelitarnych, czujników oceanicznych, tych, które zbierają dane o temperaturze, wilgotności i, i, i wszelkiego innego rodzaju przejawach klimatu na, na gruncie. To jest naprawdę no, ocean danych, a jeżeli gdzieś tutaj pojawi się ułap, tutaj pojawi się ułap, no to mamy y, troszeczkę inną jednak sytuację. Może, może to nie jest zbieżne, ale to są takie wyrywkowe dane, z których również z innego powodu nie jest nadmiar danych, tylko raczej niedostatek. No i tutaj stoimy właśnie przed, przed taką zagadką, taką szaradą, jak z tego w ogóle wyciągać jakieś wnioski. I. Mm, ten dyrektor został powołany. NASA uruchomiła w pewnym sensie swój oddział od UFO. Nic za bardzo o nim nie wiadomo. Jak dotąd czy on działa, czy on nie działa, czy to jest puste biuro, a Mark McInerney zajmuje się dalej klimatem, czy czymś w tym stylu tego, po prostu nie wiem. No ale rok 2023 im, im bardziej zbliżał się do końca, tym bardziej następowało takie zniechęcenie opowieścią grasza, ponieważ nie przedstawiał on dowodów, a dalej opowiadał swoje historie tak troszeczkę cicho-ciemnie na spotkaniach z grupą entuzjastów, gdzieś w podcaście, i to doprowadziło już do faktycznie zmęczenia jego, jego osobą. Z kolei Sean Kirkpatrick stał się w tej narracji takim człowiekiem z papierosem z archiwum X. Czyli osobą, która niby stoi po stronie rządu, jest pracownikiem szanowanej agencji, ma, ma stopień naukowy, wygląda bardzo poważnie, ale on nie ujawnia tego, co wie na temat UAP, tylko daje swoją szacowną postać jako uwiarygodnienie kłamstwa. Nie mamy programów UFO nie mamy żadnych przedsięwzięć inżynierii wstecznej jakiejś zdobyczy technologicznych kosmitów co więcej on zaczął w programach w mediach twierdzić że jego właśnie organizacja czyli Aero nie znalazło żadnych dowodów na to że obserwacje UAP to może być coś związanego z kosmitami z obcą technologią co dla mnie nie jest aż takie osobliwe, dlatego że jeżeli państwo mieliście cierpliwość do obejrzenia odcinka o koncepcjach Jacques'a Wale, to wiecie Państwo, że temat tego, czym UFO może w ogóle być, jest bardzo, bardzo skomplikowany i ten, taka możliwość, że to są po prostu technologiczne statki kosmitów gdzieś z kosmosu, z jakiejś innej planety przylatujące tutaj, jak właśnie Neil Armstrong i Bas Aldrin, tylko nie wiem z planety jakiejś tajemniczej w systemie Zeta Reticuli, no to ona jest ta teoria jest poddana bardzo mocnej krytyce i powiedziałbym to jest moja optyka bardzo skompromitowana. No, ale Sean Kirkpatrick zaczął właśnie w mediach dość głośno. Powiem to też bez ogródek, obwieszczać, że Arrow nie znalazł dowodów na potwierdzenie tych twierdzeń Davida Grasza i całej jego grupy, czyli tej ufoszajki, tej grupy aktywistów wpływających na właśnie kongres. Zaczął opowiadać, że jego zdaniem właśnie ci entuzjaści zwodzą kongres, ponieważ oni przekierowują uwagę na to, w co wierzą, co uważają od lat. Od lat 90., od wystąpienia Boba Lazara, pojawienia się strefy 51, że Stany Zjednoczone capnęły statki, capnęły próbki biologiczne, Biologics, powtarzam, i że je ukrywają, nie pozwalając rzetelnym naukowcom, sensownym naukowcom przeanalizować tych doniesień, tych zapisów multisensorycznych. Z których wynika jednak, że to są obiekty ziemskie, tylko że najprawdopodobniej związane z aktywnością szpiegowską innych mocarstw. I tutaj po raz kolejny w internecie uruchomił się Steven Greenstreet. Przypominam, to jest dziennikarz, który pierwszy tak na dużą skalę, bo to było wiadomo już wcześniej, zaczął ogłaszać, że. Ten program ATIP to nie było to, o czym pisano w New York Timesie, że tak naprawdę to jest chyba tylko ksywka programu ASAP, który badał bardzo, bardzo dziwne rzeczy, takie związane właśnie, bym powiedział, z koncepcjami Jacques'a czyli odmienne stany świadomości, tajemnicze istoty, no i przede wszystkim właśnie Rancho Skinwalkera. Do rancha wrócimy w kontekście właśnie raportu, już do niego dochodzę, kończę ten wstęp. Niemniej jednak, właśnie wydawało się, wydaje się, że dr Sean Kirkpatrick i dziennikarz Steven Greenstreet stali się taką parą połączoną wspólnym przekonaniem, że tajemniczość zjawiska UAP, czy raczej inaczej przekonanie o tym, że to jest pozaziemskie zjawisko technologiczne, jest napędzane przez pewną grupę aktywistów. Tylko, że. Doktor Sean Kirkpatrick zaczął to, o tym trąbić w mediach po tym, jak wystąpił z Aero, czyli takie jest moje odczucie. W pewnym sensie troszeczkę przestał brać odpowiedzialność za wyniki badań agencji, która nie wątpię, że stała się dla niego też ogromnym brzemieniem, dlatego że po wystąpieniu Grasza Sean Kirkpatrick został zaatakowany, spotkał się z ogromnym hejtem. Teraz dalej się spotka z hejtem, dlatego że właśnie spełnia tą rolę człowieka z papierosem, no ale mógł powiedzmy zniknąć z tego całego zamieszania i z takiego internetowego powiedzmy bardzo nieprzyjemnego barłogu, w którym się obrzuca nieprzyjemnymi, nieprzyjemnymi materiałami ludzi, których, z którymi się nie zgadza. On postanowił jednak mocno zabrać głos i właśnie ogłosił, że raport ERO, który wyjdzie, on odsłoni prawdę na temat tego zjawiska że UFO nie ma, mówiąc w skrócie, czyli UFO jako technologii pozaziemskiej, pozaziemskich zjawisk i co więcej właśnie ten dziennikarz Steven Greenstreet z kanału Basement Office z New York Post zaczął informować o tym, że w obliczu tego zbliżającego się sceptycznego raportu właśnie tego że zwolennicy, że to jednak jest UFO, że Sean Kirkpatrick jest Właśnie ukrywającym tą prawdę, że w obliczu takiego zagrożenia swojej wiary, swojej religii, to ufa entuzjaści się radykalizują, że zaczynają wy wykazywać takie treści napastliwe. Nawet użył w swoim programie takiego słowa "weaponize", czyli uzbrajać się, że jeden właśnie z tych UFO dziennikarzy, zwolenników odtajnienia, Jeremy Corbell, użył gdzieś w jednym z mediów społecznościowych takiego określenia "we need to weaponize", czyli musimy się uzbroić. To brzmi bardzo groźnie. Zastanawiałem się, czy nie będę musiał usiąść przed państwem i opowiedzieć o tym, jak... Yy, yy, Zwolennicy tajemniczości zjawiska ułap w Stanach Zjednoczonych się zaczynają skłaniać ku rozwiązaniom zupełnie nie do przyjęcia. Ale okazało się, że no to jest nazwa po prostu podcastu Jeremiego Corbella i George'a Napa. Ktoś nazwa weaponized, czyli uzbrojeni albo uzbrojony. Więc to, że on to zamieścił w tym zapisie. Oczywiście tam również dużo memów było bardzo nieprzyjemnych, które były gdzieś umocowane w estetyce czasu apokalipsy. I tak dalej, że trzeba jednak jakąś siłą zbrojną wydobyć tą prawdę, wydrzeć ją rządowi amerykańskiemu. No ale to nie jest chyba, mam nadzieję, że nie jest tak, że ufa entuzjaści się zmieniają w jakąś y, bojówkę. Nie, nie wydaje się, że jest tak, że jak to właśnie pan Steven Greenstreet przedstawia. I w ten sposób dochodzimy do 6 marca 2024 roku, czyli do ogłoszenia raportów. Ponieważ tego dnia, a wydaje mi się, że tak oficjalnie ten raport ERO został zawieszony na stronie ERO dzień albo dwa dni później, nie pamiętam dokładnie, ale data, która jest na samym dokumencie, to jest 6 marca, więc będę się jej trzymał. Tak samo 6 marca został w internecie zawieszony dokument uzyskany na bazie ustawy o jawnym dostępie do informacji. Dokument o zdarzeniu z UAP nad Zatoką Meksykańską. Dokładnie streszczenie raportu ze zdarzenia, o którym mówił Matt Getz na przesłuchaniu Grasza. I to jest zupełnie niesamowite zdarzenie, synchroniczne, powiedziałbym, bo jeden raport oficjalny, który przebił się do mediów, nawet do polskiej telewizji, w którym. Który, który streszczono, jakby skrócono do jednego zdania króciutkiego, że rząd amerykański stwierdził, że UFO nie ma, wyszedł jednym tchem z raportem, który opisuje w streszczeniu bardzo krótkim, bardzo zdawkowym zdarzenie, które jest ściśle o charakterze ufologicznym i przedstawia tak dziwaczne parametry lotu, że aż bierze dreszcz, jak się go czyta. Ale do tego raportu. Ze zdarzenia na Zatoką Meksykańską przejdziemy na końcu. Teraz zapraszam do zanurkowania w raport Arrow. Kilka takich informacji ogólnych. On ma 60 parę stron, tak więc wydaje się być dosyć obfity, ale no, prawda przykra jest taka, że ostatnie 20 stron to jest. Bibliografia, która zresztą jest tak złamana dość rozrzutnie, więc ten raport mógłby być krótszy, ale nie będę się z tego nabijał, ponieważ jest on bardzo bogaty w informacje i to przyznają nawet krytycy tez i wniosków, które z niego wynikają. Muszę przyznać, że faktycznie pod względem zebrania rządowej optyki i wnioskowania rządowych wszystkich programów od 1945 roku do 2023 roku w temacie UFO UAP no to jest to w pewnym sensie taka wspaniała przeglądówka jeżeli ktoś chce się dowiedzieć jakie były kolejne programy badawcze od programu Sourcer przez Sign Grudge Bluebook Aż po ASAP, ATIP, UAP Task Force i po właśnie tą organizację ERO, no to to jest w pewnym sensie wspaniały wstęp, coś w rodzaju takiego wielkiego spisu chronologicznego, jak te badania przebiegały i jakie były, jakie były wnioski wyciągane na przestrzeni lat. No nie będzie zaskoczeniem, że te wnioski są bardzo sceptyczne. Ja tutaj pozwolę sobie przeczytać kilka takich kluczowych. Mam nadzieję, że nie będzie ich na zbyt dużo. Fragmentów, które pozwolą poczuć, jaki jest sens tych odkryć, jaką treść, z, jakim, z jakimi wnioskami chcą się podzielić no, tajemniczy dość twórcy tego raportu, ponieważ pod nim nikt nie jest podpisany, nawet chyba. Nie ma jakiejś takiej informacji, że opracował to zespół ERO. Może to jest po prostu oczywiste i takich raportów się nie podpisuje. Niemniej jednak tak jest. Nie jest podpisany pod nim również dyrektor, już nim nie jest dyrektorem, Sean Kirkpatrick. W tym momencie pełniącym, pełniącym obowiązki dyrektora ERO jest pan Tim, Timothy Phillips, o którym też powiem, bo on prezentował ten raport i... Prezentował coś jeszcze, coś bardzo ciekawego, co jest kolejnym przedsięwzięciem związanym z ERO i w pewnym sensie może też stać w jakiejś sprzeczności z tym, co raport głosi. A co głosi? We wprowadzeniu czytamy, że w celu sporządzenia tego raportu ERO dokonało przeglądu wszystkich oficjalnych działań śledczych rządu amerykańskiego, od 1945 roku zbadało tajne i nietajne archiwa, przeprowadziło około 30 wywiadów. To około jest dość ciekawe i do te, tej 30, prawie 30, bo to jest około 30 wrócimy jeszcze i współpracowało z przedstawicielami współnocy wywiadowczej i Departamentu Obrony, odpowiedzialnymi za odpowiednio za nadzór nad programami kontrolowanego i specjalnego dostępu. I tutaj od razu też informacja, że ERO opublikuje tom drugi raportu zgodnie z datą określoną w sekcji 600, 6802 ustawy o upoważnieniu do obrony narodowej na rok budżetowy 2023. I tam mają zostać zanalizowane raporty i badania, które są prowadzone teraz. Jesteśmy jeszcze w okresie, który jest przewidziany na właśnie pracę. Od 1 listopada 2023 do 15 kwietnia 2024 roku. I tutaj takie właśnie informacje. Badania były zarządzane i realizowane przez szereg ekspertów, naukowców, akademików wojskowych. I oficerów wywiadów podróżnymi przełożonymi. Chodzi o te programy badawcze, które zostały przepatrzone, poddane bardzo dokładnej analizie przez twórców raportu. Wszyscy ci przełożeni mieli swoje własne perspektywy, które doprowadziły ich do konkretnych wniosków na temat ułap. I tutaj, właśnie to jest taka klauzula, że. Na przykład prowadzący pewien program albo uczestniczący w tym programie mógł być przekonany o tym, że ze zjawiskiem UAP wiąże się coś bardzo tajemniczego, nawet bardzo egzotycznego. Kimś takim był Jay Alan Hynek, profesor, astronom, który współpracował z projektem Blue Book, a. Jeden z wielu kierowników projektu Blue Book, bo on trwał przez kilkanaście lat i miał wielu, wielu oficerów na, na swoim czele, był przekonany, jakby nabrał przekonania, że faktycznie tajemnica UFO jest autentyczna i faktycznie za tym może kryć się jakaś pozaziemska technologia. Był nim Edward, Edward Ruppelt. Tymczasem, kolejne informacje. Ero uznaje, że wiele osób szczerze wierzy w te przekonania, które opierają się na ich postrzeganiu przeszłych doświadczeń, doświadczeń innych, którym ufają, lub mediach i kanałach internetowych, które uważają za źródła wiarygodnych i weryfikalnych, weryfikowalnych informacji. To jest dość ciekawe, ponieważ większość takich. Mm, Głównych elementów wiedzy ufologicznych zostało ustalone przed rozpowszechnieniem internetu, który może pogłębił zainteresowanie jednym albo drugim, poszerzył wiedzę odnośnie większości, wszystkich na pewno, dostępność do, do tych informacji, ale raczej nie, nie przyczynił się do rozwoju w pewnym sensie. Takich podstawowych zrębów ufologii, czyli podejścia do tajemniczych obserwacji na niebie albo do, do tajemniczych istot. I teraz w zasadzie od samego początku treści tego dokumentu pojawia się takie troszeczkę przekierowanie celu i w jakim celu on został sporządzony. Ponieważ pojawia się właśnie informacja, że Celem tego raportu nie jest udowodnienie lub obalenie jakiegokolwiek konkretnego zestawu przekonań, ale raczej użycie regurystycznego, analitycznego i naukowego podejścia do zbadania poprzednich wysiłków badawczych y, dotyczących UAP sponsorowanych przez rząd USA i twierdzeń, właśnie tutaj dochodzimy do y, clue, wypowiedzianych przez ankietowanych czy udzielających wywiadów, że rząd USA i różni wykonawcy odzyskali i ukrywają pozaziemską technologię i materiał biologiczny. Biologics. Czyli po przeczytaniu całości tego raportu mogę faktycznie podpisać się pod takim twierdzeniem, że jego głównym celem naczelnym nie jest przedstawienie treści y, wniosków dotyczących analiz dziwnych obserwacji na niebie, tylko jest przedstawienie y, y, wniosków wypływających ze śledztwa dotyczącego tego wielkiego czy Jednego programu czy licznych programów inżynierii wstecznej. Jednym słowem, można by nazwać, że jest to raport anty Od razu powstaje pytanie, czy David Grasz był przesłuchany przez Aro, czy usiadł z przedstawicielem Aro, być może z Seanem Kirkpatrickiem, ale raczej jest wątpliwość, czy, czy on faktycznie zeznawał i czy faktycznie jego, jego wywiad. I płynące z niego wnioski zostały uwzględnione w tym raporcie, ale tego nie wiemy, ponieważ wszystkie osoby, które udzielały wywiadów na rzecz tego raportu, kryją się po prostu pod numerkami. I wiemy, że było to około 30 osób. Dlaczego około? Dlaczego nie 27? Dlaczego nie 34? Tego dociec po prostu nie, nie potrafię. Arrow nie znalazło żadnych dowodów na to, że jakiekolwiek dochodzenie rządu amerykańskiego, badania sponsorowane przez akademicki lub oficjalny panel przeglądowy potwierdziły, że jakiekolwiek obserwacje UAP reprezentowały technologię pozaziemską. I to jest prawda, ponieważ wszystkie programy, które do tej pory prowadziły Stany Zjednoczone łącznie z Blue Book, oprócz takiego powiedzmy... Hmm, Głosu odrębnego raportu, który powstał nieoficjalny w trakcie jednego z programów, jeszcze na samym początku badań, stwierdzały dokładnie to samo, że zbiór danych jest na tyle różnorodny i na tyle niedokładny, że nie da się z nich dowieść, że jest to technologia pozaziemska. I jeszcze raz tutaj zwracam uwagę, że teoria o tym, że to są technologiczne pojazdy poza Ziemian. No jest poddana bardzo wnikliwej i bardzo uprawomocnionej krytyce. I dalej, tutaj taka troszeczkę, nie wiem jak to nazwać taka myśl przewodnia. Chociaż wiele zgłoszeń, łap pozostaje nierozwiązanych lub niezidentyfikowanych, Ero ocenia, że gdyby dostępnych było więcej i lepszej jakości danych, większość tych przypadków również można by zidentyfikować i rozwiązać jako zwykłe obiekty lub zjawiska. No to to już jest zgadywanka, ponieważ można założyć, że bardzo wiele rzeczy można zakładać i trudno wnioskować na podstawie nieznanych danych, bo nie wiemy, czym te dane by były. Gdyby uzyskać na przykład namiary radarowe albo informacje o emisji jakichś fal dotyczących, nie wiem, wyłącznie opisu ustnego, że ktoś coś widział, jakieś tajemnicze zachowanie obiektu na niebie. No to tak, oczywiście, można przyjąć, że wtedy y, można by y, to wyjaśnić jako obserwację drona, ale co jeżeli te dane pokazałyby coś anomalnego? Co jeżeli te dane wykazywałyby, na przykład, że y, w kamerze na podczerwień ujawniłyby się inne obiekty oprócz tego obserwowanego, a do trochę podobnego zdarzenia dojdziemy na koniec tego programu? Co jeżeli okazałoby się, że ten obiekt emitował jakieś fale, które można by zmierzyć i które nijak by się nie, nie wiązały z ludzką technologią, i no wtedy trzeba by się zastanowić, w takim razie, z czym mamy do czynienia. No ale Aro oceniło, bo tu jest właśnie takie słowo ocenia, że gdyby były te dane, gdyby było więcej informacji, no to praktycznie wszystkie przypadki, które do tej pory pozostają niewyjaśnione, no to można by wyjaśnić właśnie jako drony, balony. Innego rodzaju bezzałogowce, albo jeszcze jakieś zjawiska atmosferyczne znane. No i oczywiście Aero nie znalazło żadnych empirycznych dowodów na twierdzenia, że rząd USA i prywatne firmy odwraca, prowadzą inżynierię wsteczną technologii pozaziemskiej. Do tego oczywiście jeszcze przejdziemy. O, tutaj w tym momencie właśnie pojawił mi się taki zestaw postaci, które wcześniej określiłem ufo -szajką. Ponieważ ona jest już w pewnym sensie, w pewnym sensie opisana w tym raporcie już oficjalnie grupy osób. To jest akuratnie taki ich poczet, który stworzył również Steven Greenstreet w jednym ze swoich ostatnich programów. No, i ja bym jeszcze niektóre osoby dodał. On uważa, że to jest właśnie taka grupa naukowców, badaczy, też związanych z polityką, najczęściej związanych z rządowymi. No, na przykład Chris Mellon jest politykiem, pracownikiem rządu, dawnym, i że to jest właśnie ta, ta grupa, która która cały czas dąży do tego, żeby te badania na temat tej inżynierii wstecznej prowadzić mimo że nie ma na to konkretnych dowodów. I kto wie, właśnie być może tego typu optyka ma bardzo mocne uzasadnienie, ponieważ te osoby nie przedstawiają za bardzo takiej faktografii, która by uzasadniała to ich dążenie przede wszystkim jakby ukierunkowanie współczesnego wysiłku ujawnieniowego w Stanach Zjednoczonych nie na Ujawnienie na przykład rejestracji zapisów spotkań z ułap na niebie, tak jak z tymi tajemniczymi obiektami, które były zestrzeliwane na początku 2023, tylko cały czas na te tajne bazy, na te właśnie wraki, na te statki, na te, na te Biologics, czyli próbki biologiczne. Czy one są, czy one nie są, wciąż jesteśmy w sferze domniemywań i w sferze opisów, ale. Właśnie, co mówi na ten, temat, na ten temat raport? A mówi rzeczy bardzo ciekawe. Na przykład, że dodatkowe twierdzenia dotyczące właśnie tych programów inżynierii wstecznej zostaną omówione w drugim raporcie. Więc czym te dodatkowe twierdzenia są? Jakby zostaje taka otwarta furtka do tego drugiego raportu, że w tym nie zawarto wszystkiego, jest jeszcze jakaś dodatkowa baza danych być może związana z poszerzonymi wywiadami albo wywiadami jeszcze z jakimiś osobami, które będą zanalizowane dopiero w drugim raporcie, więc to jest jakby duna część pierwsza. Nie, nie widzimy tego, tego finału, czytając ten, ten raport. I teraz tak, mamy informacje o tej tajemniczej prawie trzydziestce, czyli tych około trzydziestu osobach, które zostały przesłuchane i które udzieliły odpowiedzi albo opowiedziały swoje doświadczenia. Na temat tego tajnego programu odzysku UFO i odzysku ciał nieludzkiej inteligencji, pośród których troszeczkę się zabawiłem. Być może niektóre z tych postaci z tego pocztu będą mogły być. Um, um, Będą mogły być przypisane do numerków. Oczywiście nie zrobię tego tutaj przed Państwem, ponieważ no nie mam na to żadnych dowodów, są to czyste spekulacje. Ale znając te osoby od lat i wiedząc jaką częścią tego zagadnienia się zajmują, co jest ich konikami, głównymi tematami, no to można się mniej więcej domyśleć, kto o czym opowiadał. Chyba, że kompletnie się mylę i na przykład. Nikt z tej ufoszajki nie został zaproszony do wywiadów, ale raczej jest takie powszechne przekonanie, że te osoby po prostu czuć ich aurę, czuć ich zainteresowania w tym, co podjął raport. Ale tu jest bardzo ciekawa rzecz, bardzo ciekawe stwierdzenie na temat właśnie tej prawie 30. -tki. Należy zauważyć, że żaden z ankietowanych nie miał bezpośredniej wiedzy na temat tych programów. Czyli to jest po angielsku first hand knowledge, czyli. Nie miał wiedzy z pierwszej ręki. To twierdzenie w dniach po publikacji raportu zostało zakwestionowane przez osobę, która twierdzi, że ma informacje z pierwszej ręki i była w Aero i je przedstawiła. Do tego dojdziemy przy analizie skutków tego, tego raportu. Z kolei ujawnia on autentyczną bombę. Dla mnie na przykład to jest bomba. Być może ktoś z Państwa, kto się tym interesuje dużo bardziej dogłębnie niż ja, doznał tą sprawę. Ale tutaj ujawniony zostaje taki program, którego nazwą kryptonimem miało być Kona Blue. Kona Blue to miała być kontynuacja ASAP, czyli tego programu ASAP-ATYP, tego programu badania UFO tajemniczych zjawisk Pentagonu. Kiedy Pentagon się trochę przypadkiem zorientował, że to jest właśnie UFO-program, bo teraz wygląda na to, że osoby, które stały za tymi programami, no to twierdziły, że jakby ich tematem badań jest przełomowa technologia lotnicza, a naprawdę wydawały te pieniądze na badanie ułap i tajemniczych zjawisk. I kiedy Pentagon im wyciągnął wtyczkę, mówiąc kolokwialnie, czyli zwinął ten program. To te osoby udały się do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i przedstawiły taki program, który miałby być kontynuacją właśnie ASAP ATIP i on miałby mieć kryptonim Konablu i on miałby być właśnie skoncentrowany głównie albo wyłącznie na próbie dowiedzenia się, jakie firmy prywatne, czy jakie departamenty amerykańskie rządowe grzebią w tych. Słynnych wrakach UFO, ale ten, ten program nie został zatwierdzony i nie został mu przydzielony żaden budżet ani nie zostały mu przydzielone żadne środki, żaden personel, ponieważ po prostu osoby, które go zgłosiły, nie potrafiły uwiarygodnić, że miałby jak, jakąś celowość. Niemniej jednak, właśnie, właśnie wygląda na to, że podjęto taką próbę, i tutaj Aro się odnosi do właśnie tej, tej UFO-szajki. Oficjalnie to, co wcześniej mówił Green Street, to, co wcześniej w wywiadach sugerował Sean Patrick, że Ero zauważa, że chociaż twierdzenia, że rząd USA odzyskał i ukrył statki kosmiczne, sięgają lat 40. i 50., bardziej nowoczesne przykłady tych twierdzeń pochodzą w dużej mierze od spójnej grupy osób. Które były zaangażowane w różne przedsięwzięcia związane z UAP od co najmniej 2009 roku, czyli 2009 rok to jest start właśnie ASAP yy, ATIP, no i to jest właśnie ta, ta grupa yy, UFO aktywistów. Tak więc. Tutaj to się spina z historią Shona Patrika i Stevena Greenstreeta. I myślę, że jest w tym bardzo dużo na rzeczy. Wydaje mi się, że faktycznie ta grupa cały czas napędza tą historię o odzyskaniu. I zobaczymy, czy to faktycznie dokądś powiedzie. Tymczasem pojawia się informacja, już takie stwierdzenie powiedzmy wnioskopodobne, ARO ocenia, że część obserwacji od lat 40. XX wieku reprezentowała błędną identyfikację nigdy wcześniej niewidzianych eksperymentalnych i operacyjnych systemów kosmicznych, rakietowych i powietrznych, w tym technologii stealth i rozprzestrzeniania się platform dronów. To jest wyjaśnienie, które rząd amerykański przyjmuje do całego ogromnego spektrum doniesień o UFO-UAP właśnie od samego początku raportowania tych zjawisk, mimo że to się kompletnie nie klei i na to zwraca uwagę bardzo wielu analityków tego raportu, ponieważ istnieje takie ogólne przekonanie, że żeby coś można było zaklasyfikować jako UFO albo UAP dzisiaj, to musi być po prostu niezidentyfikowane, a jest niezidentyfikowane, między innymi dlatego, że porusza się lub wygląda niecodziennie. I jeżeli nawet uznać, że samoloty, które mają kształt skrzydła, na przykład, z oddali mogą przypominać spodek. Albo, że drony z dużej odległości albo w słabych kamerach z, ze słabą rozdzielczością mogą przypominać, nie wiem, kule czy po prostu plamy na niebie, to jednak wiele wskazuje na to, że tego typu obiekty, a jeszcze w latach 40 czy 50 to jest w ogóle, nie poruszają się w taki sposób, jak poruszają się UFO albo UAP, ponieważ... Jeden z najszacowniejszych badaczy tego zjawiska, który wcale nie jest przekonany co do jakiegoś pozaziemskiego pochodzenia ich, stwierdził, że ludzi przede wszystkim nie fascynuje to, jak się pojawiają, ale jak znikają. Dlatego, że bardzo wiele osób, ogromna większość, raportuje, że te obiekty, niezależnie od tego, jak wyglądają, czy przeziemiają, czy lądują, czy nie wiem, bawią się na niebie, Latają pod kątem prostym, skręcają, zygzakują, cokolwiek, potem odlatują z prędkością, którą się opisuje jako mgnienie oka, czego nie robią nasze pojazdy, po prostu. I teraz y, po raz kolejny zamieszczanie w oficjalnym raporcie wyjaśnienia, że to po prostu ludzie widzieli nową technologię amerykańską, ale się nie skapnęli, bo nie wiedzieli, czym jest rakieta, albo nie wiedzieli, czym jest y, Bombowiec B2 albo jakiś eksperymentalny dron. To jest po raz kolejny no, no zupełnie takie abstrahowanie od faktów i dowodów. No i to jest taki bardzo, bardzo słaby element tego raportu. Ale z kolei mocną stroną tutaj będzie troszeczkę, właśnie, um, będzie w, no może w większości nie, niepochlebnych opinii na temat tego, co tutaj jest zawarte, to pojawi się kilka jednak takich jaśniejszych ocen, ponieważ tutaj jest napisane właśnie też Expressis Verbis, ARO pozostaje otwarty na dodatkowe weryfikowalne informacje, które mogłyby zmienić wnioski przedstawione w tomie pierwszym, a wszelkie zmiany w ustaleniach zawartych w niniejszym sprawozdaniu odnotuje w tomie drugim, więc jakby stwierdzają, że jest otwartość. I teraz przechodzą do tego przedstawienia chronologii wszystkich programów, Tutaj zauważam, że w dużej mierze oparli informacje dotyczące tych najdawniejszych, takich raczkujących jeszcze pomysłów, co robić z problemem UFO z 1947, 1948, 1949 na książce Rupelta, która jest też wydana po polsku. Ona się nazywa Raport w sprawie UFO z 1992 roku. Bardzo ją polecam. Tam jest przedstawione naprawdę zdroworozsądkowe podejście do tego, co badano, jak badano i jakie konkluzje wyciągano na samym początku, kiedy naprawdę nie było wiadomo, cóż to jest, co to się pojawiło na naszym niebie tuż po II wojnie światowej. Pojawi się również właśnie informacja, że projekt Sign, jeden z tych pierwszych projektów amerykańskich. W 1948 wyprodukował osobny raport, nieoficjalny, który się nazywał szacunek sytuacji, który został przekazany wyższemu łańcuchowi dowództwa amerykańskiego, gdzie stwierdzono, że jest duże prawdopodobieństwo, że UFO mają pochodzenie międzyplanetarne. No, ale jako, że nie przedstawiono dowodów, bo tych dowodów, no po prostu takich mm, które mogłyby być uznane przez dowództwo amerykańskie. Po prostu nie ma, są, są różnego rodzaju przesłanki, no to ten raport został odrzucony i gdzieś zaginął, chociaż pozostaje w pamięci. Został opisany właśnie między m.in. przez, przez Rupelta. Jest opis panelu Robertsona z 1953 roku. To było takie ciało powołane przez CIA, gdzie jakby zmieniono spojrzenie na całe zagadnienie UFO z badania, próby wyjaśnienia, czym to naprawdę jest, z takiego błyskawicznego ośmieszania i sprowadzania do banalnych, codziennych rozwiązań ze strachu, że. Jeżeli by pozostawiono tą taką niszę tajemniczości, to w nią wskoczą rosyjscy agenci i błyskawicznie wykorzystają ufo-histerię, by destabilizować wolny świat. Co oczywiście się odbiło na jakimkolwiek prawdopodobieństwie wniosków wyciąganych z doniesień przez amerykańskie programy badające UŁAD. I Po dziś dzień w pewnym sensie ta aura tajności, aura Takiej przesadnej obawy, że jakiekolwiek stwierdzenie, że coś lata po amerykańskim niebie, nad czym kontroli nie ma amerykańskie lotnictwo, to od razu spowoduje właśnie histerię, od razu będzie do wykorzystania przez Rosję albo Chiny. Jest też wspomniane odnośnie projektu Blue Book, tego naj, najdłużej trwającego programu badawczego Stanów Zjednoczonych, jest to też prawda. Że na zanalizowane 12 618 raportów, obserwacji, które przeszły przez projekt Blue Book od marca 1952 do grudnia 1969 roku, 701 zostały skategoryzowane jako niewyjaśnione i nigdy niewyjaśnione. Oczywiście jest jakby nad tym wszystkim unosi się to zasadnicze założenie. Gdyby było więcej danych, Udałoby się wyjaśnić każde z tych doniesień. Wyjaśnić, czyli sprowadzić to do jakiejś takiej zwyczajnej sytuacji, i przywiązanie której jest wyłącznie wynikiem złej interpretacji. Oczywiście jest to wyłącznie założenie, które jest oparte na danych, których po prostu nie mamy. Jest również wspomniany raport kondona, oczywiście, który zakończył Bluebook i tutaj też, co jest na plus. Jest wspomniane, że część środowiska naukowego podważyło metodologię przyjętą w raporcie. O tym raporcie mówimy więcej w programie Amerykanie Ujawniają Prawdę UFO. Tam bardziej wskazujemy, ile zbadano przypadków, ile wyjaśniono i przy jak ogromnym odsetku wydarzeń niewyjaśnionych stwierdzono, że po prostu nie ma co badać. No ale tutaj dochodzimy do takiej czarnej plamy tego raportu którą jest sprawa Roswell? Oczywiście sprawa Roswell musi się pojawić. Przepraszam Państwa, że muszę wrócić do tego nieszczęsnego Roswell, mimo że już w nowomeksykańskim piasku żeśmy poszukiwali jakichkolwiek śladów prawdy albo półprawdy przez aż trzy odcinki. Ale kiedy dowiedziałem się o tym, co jest zaraportowane w ARO na temat Roswell, to wręcz nie mogłem uwierzyć. Otóż pojawia się tutaj informacja, że raporty o jednostkach wojskowych, które rzekomo odzyskały latający Spodek i jego załogę, były opisami personelu sił powietrznych zaangażowanego w operację odzyskiwania fałszywych ciał, czyli tych damis, czyli manekinów, które były testowane przy okazji... Właśnie testowego sprawdzania, co się dzieje podczas rozbić pojazdów powietrznych, które nie istniały w 1947, a twierdzenia o obcych ciałach w szpitalu Roswell Army Air Force były najprawdopodobniej wynikiem połączenia dwóch odrębnych incydentów: w wypadku samolotu KC-97 w 1956 roku, w którym zginęło 11 członków sił powietrznych, i wypadku z załog za załogowym balonem w 1959 roku w którym dwóch pilotów sił powietrznych zostało rannych. Czyli to jest powtórzenie wniosków dokładnie z raportu GAO z 1995 roku, z którego no, trudno było się nie śmiać w drugim naszym programie o Roswell, ponieważ no, naprawdę jest to tak niewiarygodne, tak niedorzeczne założenie, że opisy o jakichś tajemniczych małych ciałkach, które pojawiły się, Dokładnie wtedy, w ciągu tych kilku gorących lipcowych dni, w 1947, są wynikiem zdarzeń, które miały miejsce po 9 i 11 latach: gdzie albo rannych zostało dwóch Homo sapiens, albo zginęło 11 członków załogi. No Jest to zupełnie nie, nie do przyjęcia. I tak samo, co jest bardzo ważne, to jest raport Gao, z którego przepisane są te. W cudzysłowie wyjaśnienia jest potraktowane wybiórczo, dlatego że ten sam raport, tak jak Państwu przytaczałem właśnie w tym drugim odcinku Roswell, stwierdza, że została zniszczona ogromna część dokumentacji dotycząca bazy w Roswell z tego właśnie czasu i gdzie właśnie było napisane w oficjalnym rządowym raporcie, że zapisy rządowe dotyczące aktywności RAAF zostały zniszczone, a inne nie. Na przykład zapisy administracyjne RAAF marzec 45, grudzień 49 i wiadomości wychodzące z RAAF październik 46, grudzień 49 zostały zniszczone. Dokument zniszczenia nie wskazał, która organizacja lub osoba dokonała ich zniszczenia, ani kiedy, ani za czyją zgodą zostały zniszczone. To jest w oficjalnym raporcie GAO to zostało ominięte w raporcie ARO i na dokładkę jest też zapisane, że to co znaleziono w Roswell to między innymi są jakieś szczątki gumowe. Nigdy nie słyszałem o żadnych gumowych szczątkach pochodzących z Roswell ani o nich nie pisze żaden badacz o nastawieniu ufologicznym ani nie wspomina o nich żaden raport rządowy, o ile wiem. Teraz przechodzimy do roku 2009, ważnego roku z punktu widzenia właśnie amerykańskiego badania UFO, bo wtedy został powołany ten ASAP-ATIP. To jest istotna rzecz, ponieważ toczy się debata, której częścią był ten nasz program tutaj na, na kanale. Czy istniał ASAP czy ETIP, to była jego jakaś nieoficjalna kontynuacja. Wreszcie raport ARO to stwierdza, yy, jaka jest, yy, yy, do czego yy, ARO się dokopało, analizując dokumentację. I jest tu stwierdzenie, że w odniesieniu do nazw programów, nazwy ASAP i ETIP są używane zamiennie w odniesieniu do nazwy tego programu, w tym w dokumentacji urzędowej. W przeciwieństwie do ASAP, ETIP. Nigdy nie był oficjalnym programem Departamentu Obrony, jednak po anulowaniu ASAP pseudonim ETIP był używany przez niektóre osoby związane z nieformalną, nieoficjalną społecznością UAP w obrębie Departamentu Obrony, która badała obserwacje UAP od obserwatorów wojskowych w ramach swoich dodatkowych obowiązków zawodowych. Działanie to, nie było uznanym oficjalnym programem i nie miało dedykowanego personelu ani budżetu. I tutaj mamy potwierdzenie ze strony ARO, że właśnie ASAP to był ten faktyczny program, a ATIP, chociaż te nazwy można pomieszać, to była taka, to byli tacy epigoni, którzy kontynuowali swoje zainteresowania, ale już w sposób nieoficjalny, tylko że właśnie w Pentagonie. Dalej mamy informację właśnie, że został powołany Unidentified Aerial Phenomena Task Force, czyli UAPTF i że właśnie on pomógł ustandardyzować, odstygmatyzować, zwiększyć ilość raportów UAP. Jego praca pomogła również w kalibracji czujników w celu poprawy jakości zebranych danych. Jego metody i procesy bezpośrednio doprowadziły do zidentyfikowania wysokościowych balonów Chińskiej Republiki Ludowej. Które przeleciały nad kontynentalnymi Stanami Zjednoczonymi. Czyli tutaj pojawia się właśnie wersja, że wszystkie te obiekty, które zestrzelono w lutym 2023 roku, to były po prostu balony, chociaż tego potwierdzenia w jakimś, jakiejś innej dokumentacji lotnictwa amerykańskiego ja osobiście nie znalazłem. Mamy tutaj właśnie obiekt, o którym jest opis, że był wielkości samochodu, który był nad Alaską, zestrzelony 10 lutego. Mamy informacje o cylindrycznym obiekcie, również mniej więcej tego rozmiaru, który został zestrzelony nad Yukonem. I wreszcie, to był 11 luty, i wreszcie 12 luty bardzo tajemniczy obiekt, który został zestrzelony nad jeziorem Huron w stanie Michigan, który miał być kształtu ośmiokątu. Czyli był oktagonalny, i zostały ujawnione nagrania pilotów, którzy rozmawiają o tym, podlatując do tego obiektu, wchodząc z nim w kontakt wzrokowy i namierzając go swoimi czujnikami, że oni nie wiedzą, co to jest. I nie znalazłem oficjalnego potwierdzenia, że były to balony. W sensie, że są na to dowody. Raczej znalazłem taką narrację, że najprawdopodobniej były to balony, ale nie związane z Chinami. Że tylko ten pierwszy, ten wielki, którego zestrzenie wszyscyśmy patrzyli z otwartymi, szeroko ustami, jak go zestrzeliwali, no to to wiemy dokładnie, co to było za urządzenie i, i do czego służyło, kto je wysłał. A te pozostałe są dosyć tajemnicze. Wciąż, Wciąż to... Um, zostało kompletnie ominięte w raporcie ERO. Nie ma wzmianki o wielkim strzelaniu do UFO, jest tylko informacja o zidentyfikowaniu balonów Chińskiej Republiki Ludowej bez jakichkolwiek wątpliwości czy, czy kontrowersji dotyczącej właśnie ich, ich pochodzenia i, i tego, czym naprawdę były. Później jest informacja na temat właśnie tego panelu UFO, UAP, NASA, który opracował raport i który właśnie opracował zalecenia dla ARO, w jaki sposób, w jaki sposób badać to zjawisko, żeby można było przyłożyć taką naukową metodologię do tego. I tutaj przyznam Państwu, że poddałem się takiemu zwątpieniu. I um, zadałem pytanie i spróbowałem znaleźć na nie odpowiedź, które mnie zakręciło nieco. Mam nadzieję, że Państwo mi pomogą w dojściu do pewnej jasności z tą myślą. Bo jeżeli przyjmiemy takie założenie, że ten cały ruch y, dotyczący y, y, UAP, tego takiego entuzjazmu, fascynacji, renesansu UFO jest cały czas powodowany w mediach, czy to w internecie, czy w telewizji, czy, czy w jakichkolwiek mediach społecznościowych, gdziekolwiek przez właśnie UFO-szarkę, to zastanowiłem się, no ale przecież NASA, właśnie ta niezdobyta twierdza, zupełnie antyufologiczna, badająca kosmos, Skały, zjawiska fizyczne wszystko to, co tam można autentycznie znaleźć, co, co można postukać młotkiem, co można zaobserwować najbardziej wyczulonymi czujnikami i nie, nie ogłaszająca swoich odkryć, jeżeli nie sprawdzi to jedna grupa naukowców, druga grupa naukowców, trzecia grupa naukowców, czwarta grupa naukowców, czyli czekająca, zwlekająca latami z ogłoszeniem czegoś, że coś się udało ustalić praktycznie na 100%. To czy właśnie ta szajka, jakżeż oni byliby w stanie właśnie w tym 2023 spowodować, że poważni naukowcy, cała grupa ich, bo tam było ich przecież kilkunastu, nawet nie wiem, czy nie ponad dwudziestu, którzy pracowali nad tym raportem NASA, że oni by się tym zajęli, zamiast zajmować się kwazarami, pulsarami, planetami w układzie słonecznym, egzoplanetami. No jest się czym zajmować. I czy właśnie szef NASA Bill Nelson nie mógłby być w jakiś sposób, nie wiem, inspirowany przez ufo żeby swoich rewelacyjnych, no, Najlepszych na świecie naukowców pchnąć w rewiry Rancha Skinwalkera. I znalazłem pewną sytuację, która w jakiś sposób skojarzyła mi się, że może istnieć jakieś, no nie powiem, że powiązanie, ale że istnieje pewien wspólny grunt pomiędzy tymi, tymi grupami, ponieważ w 2018 pojawiło się takie zagrożenie, że administracja Trumpa. Wstrzyma wsparcie rządowe dla Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, która jest no perłą w koronie NASA. I bez wsparcia rządowego ze Stanów Zjednoczonych, no to nie dałoby się z nią praktycznie robić nic. Eksperymentów, badań, testowania nowych, nowych rodzajów materiałów, nowych chemikaliów, nowych środków medycznych. I doszło do przesłuchania przed Komisją Synacką. Gdzie przedstawiciele NASA właśnie raportowali i no prosili, żeby tego nie robić, ponieważ no jest to. Miałoby to i w ich odczuciu katastrofalne skutki dla przedsięwzięć kosmicznych. I właśnie wówczas w tej komisji senackiej, która przychyliła się do tej opinii, był ówczesny senator Bill Nelson, który teraz jest szefem NASA i który powołał właśnie dyrektora do spraw UAP. Właśnie Bill Nelson i Ted Cruz był przewodniczącym tej, tej komisji i oni zapewnili, że z ramienia obu partii jest pełne wsparcie, żeby właśnie utrzymać to wsparcie rządowe. No bo jaka była alternatywa? No, że przejdzie się na firmy prywatne. To, to jest taka koncepcja, ona cały czas jest, Nasa nie jest jej przeciwna żeby niską orbitę ziemską tam gdzie pojawiają się właśnie satelity i stacje kosmiczne, żeby przerzucić ciężar ich obsługi na prywatne firmy związane z kosmosem, które się bardzo prężnie rozwijają w Stanach i przerzucić główne zainteresowanie NASA na głęboki kosmos, znaczy głębszy kosmos, popatrzeć w kierunku Księżyca, gdzie jest szykowana misja załogowa, popatrzeć na Marsa, gdzie cały czas się dzieją bardzo ciekawe rzeczy. I teraz kto tam jak gdyby w artykule, który czytałem na ten temat, bo nie chcę powiedzieć, że to był jakiś bardzo dogłębny research, nie dałem rady tego zrobić, jak to naprawdę się toczyło. Jaka osoba, która pojawiała się jako główny rycerz na białym koniu, ratujący przedsięwzięcie pod tytułem ISS, International Space Station, był Robert Bigelow, czyli osoba, która jest od bardzo wielu lat chyba najdłużej z tych, które Steven Greenstreet przedstawił, bo nie przedstawił tu Jacques'a który cały czas gdzieś operuje jako ekspert, jako komentator przedsięwzięć właśnie tej, tej stałej grupy, spójnej grupy. Robert Bigelow, który, jak się dowiedziałem, już wtedy miał moduł eksperymentalny przy Stacji Kosmicznej, komercyjny. I uderzyła mnie taka myśl, że jeżeli NASA i wtedy w ogóle zrezygnowano z tych rozwiązań i uznano, że tam był jakiś termin, kiedy właśnie te, te fundusze amerykańskiego rządu odciąć. No to wszystko się okazało, że to była taka bardziej PR-owa zagrywka, która nie miała w ogóle umocowania w żadnych faktach, w żadnych sensownych planach. To wtedy właśnie doszło do takiego przecięcia dość dramatycznego badań NASA i konieczności Ukłonu ku sektorowi prywatnemu. I pomyślałem sobie, że jeżeli Robert Bigelow od tylu lat jest ważnym graczem w utrzymaniu impetu badań kosmicznych przez NASA, to czy przypadkiem NASA nie mogłoby podjąć przedsięwzięcia badawczego, które jest gdzieś tam związane z. Chciałem powiedzieć obsesją Roberta Bigelowa, ale nazwijmy to fascynacją dotyczącą właśnie ułap, żeby w pewnym sensie sprzęgnąć te dwie sfery naukową i komercyjną jeszcze ją jakoś tak fajnie zareklamować. bo i tak musimy być przekonani, że za parę lat właśnie ten wpływ tego, tej turystyki kosmicznej na, na tą branżę no będzie tylko narastał, narastał i narastał. A my przecież chcemy zacząć ten kosmos badać. No ale jest to taka bardzo luźna myśl, którą się chciałem podzielić. No, zdecydowanie nie wydaje mi się, że tak było, ale no, byłoby to wbrew mnie, gdybym, gdybym się nie przyznał, że miałem właśnie taką wątpliwość. Oprócz wniosków, które wyciągnęło ARO, były wspomniane również inne programy innych państw dotyczące UAP. W tym dość ciekawa informacja, możliwe, że Państwo o tym wiecie, ja o tym nie wiedziałem, że Kanada ma w tym momencie rozpędzony program dotyczący UAP. To się nazywa Kanada Sky Project, którego odkrycia mają być przedstawione w 2000. 24 i w sekcji odkryć ARO, czyli już takiej wnioskującej, jest informacja, że wszystkie wysiłki, przeglądy doprowadziły do wniosku, że zdecydowana większość raportów UAP można rozwiązać jako dowolną liczbę zwykłych obiektów, zjawisk naturalnych, iluzji optycznych lub błędnych identyfikacji. Teraz uwaga, jednak wiele spraw pozostanie nierozwiązanych. W ogóle ten raport, ten dokument obfituje w takie niedokładne stwierdzenia. Wiele, liczne, część, niektóre, nie podaje liczb. To jest też zastanawiające i. I wzbudza wątpliwości. Jest informacja o tym, że przesłuchano prawie 30, 30 ankietowanych i w celu zweryfikowania narracji o właśnie tej inżynierii wstecznej. Tu się pojawia informacja, że ta narracja, którą badano, to jest nazwane podstawową narracją, antygraszową, znaczy graszową, tak oni będą, jakby ją zbijać, a narracja. Grupy Grasza e, przekonuje, że rząd USA i jego partnerzy branżowi są w posiadaniu i testują technologię pozaziemską, która została ukryta przed nadzorem Kongresu i światem od około 1964 roku. Jest też informacja, że program posiada około y, aż 12 statków kosmicznych. Skąd jest ta informacja o 12 statkach kosmicznych? Tego nie wiem. Może ktoś z Państwa wie, gdzie się pojawia informacja, że tych pojazdów jest 12? Czy on o tym mówił Bo Plazar? Czy o tym gdzieś powiedział Grasz? Ja akurat tego, tego nie wiem. I pojawia się parę takich opisów sytuacji, które miałyby dla ankietowanego udowadniać, że takie programy się toczyły lub toczą, i są wyjaśnienia: wyjaśnienia error. Na przykład jest informacja, że wysoki rangą oficer wojskowy przekazał świadkowi, że w jakimś hangarze dotknął powierzchni pozaziemskiego statku kosmicznego. I osoba, która została w kontekście tego zdarzenia przesłuchana, twierdziła, że nie pamięta w ogóle takiej rozmowy, ale komuś mogło się pomylić i że faktycznie mogła być taka sytuacja, że ktoś dotknął właśnie amerykańskiego samolotu F-117 Nighthawk. W jaki sposób można by pomylić samolot, właśnie z, ze statkiem kosmicznym? No, można spekulować. W każdym razie brzmi to dość, dość zabawnie. Tak samo dość zabawna jest historia o tym, że została ARO przekazana informacja, że ktoś podsłuchał komunikację pomiędzy ośrodkami badawczymi amerykańskimi. Z, których miało, z której to komunikacji miało wynikać, że przy testowaniu jakiejś technologii mają być obecni obcy. No i to jest właśnie takie doniesienie: jest wyjaśnienie, że najprawdopodobniej chodziło o jakiś pseudonim albo że to był jakiś przydomek kojarzący się z obcymi, po prostu. Źle to, źle to zinterpretowano. Jest również informacja, że jeden z ankietowanych, który jest byłym członkiem służby wojskowej Stanów Zjednoczonych, miał poinformować, że w 2009, uczestnicząc w misji humanitarnej i bezpieczeństwa w obcym kraju, napotkał siły specjalne Stanów Zjednoczonych ładujące kontenery na duży kosmiczny statek pozaziemski. No, to jest też podważone, ale za bardzo nie jest wyjaśnione, co to miałoby być. Właśnie jaka to miała sytuacja skłonić tego, tego wojaka, żeby to opisał w sposób tak absurdalnie dziwaczny. Ale jest to historia, która jest w internecie dosyć głośna. Za to wygląda na to, że mają taki przypadek, kiedy jeden z ankietowanych miał donosić o, o teście. Pojazdu, który uznał za odzyskany, odtworzony ułap, ponieważ miał bardzo tajemnicze, szczególne cechy lotu, parametry. No i oni skojarzyli ten test, jego datę, jego miejsce, faktycznie z jakąś platformą drona, która miała bardzo podobne charakterystyki. No, i jest właśnie wniosek. ARO ustaliło, że teraźniejsze zarzuty, że rząd USA ukrywa pozaziemską technologię i istoty, pochodzą w dużej mierze od tej samej grupy osób, które mają powiązania z odwołanym programem ASAP, ATIP i prywatną firmą zajmującą się paranormalnymi badaniami. Czyli ta firma to jest Bigelow Airspace, którego właśnie oddział BAS był powołany jako taki. Część wykonawcza programu ASAP. I są dość takie dokładne informacje o tej właśnie prawie trzydziestce, które osoby twierdziły to, a które twierdziły tamto. Są one tylko i wyłącznie podpisane numerkami, więc, tak jak wspominałem, można tylko się domyślać, czy wśród nich były osoby właśnie z tej szajki, czy się na przykład pojawił Lou Elizondo, czy się pojawił właśnie Jay Stratton, który był przecież w UAP Task Force. Za to, co jest dość interesujące, pojawia się druga narracja. Pierwsza narracja to jest ta o tym inżynierii wstecznej, a druga narracja dotyczy tego, że UAP się pojawia często i ingeruje w instalacje atomowe Stanów Zjednoczonych. I tutaj właśnie są wymienione przypadki z Bas, Malmström, Ellsworth, Vandenberg i Minot. Przypadek z matrą to jest bardzo znany przypadek, bardzo dokładnie opisany przez Roberta Seylasa. On o tym opowiada bez żadnych zmian, bez cienia, jakiejś upiększania czy, czy zmieniania elementów swojej narracji od, tysiąc, no od czasów po wydarzeniu. To wydarzenie miało miejsce w 1967. Ja go widziałem na konferencji jeszcze w 2023, gdzie opowiadał: to tak było, dokładnie w ten sposób obiekt pojawił się. W okolicy bazy Malmström stało się to a to. Nie będziemy tutaj właśnie wchodzić w szczegóły tego wydarzenia, bo można by o tym mówić już bardzo, bardzo dużo, a ja mówię już do Państwa bardzo, bardzo długo. Więc poproszę Państwa o wyrozumiałość i skutki tego raportu przeniesiemy sobie na drugi odcinek, ponieważ nie chcę Państwa po prostu tym raportem przygnieść. Ale tutaj pojawia się też opis bardzo ciekawego zdarzenia, kiedy jedna z osób przesłuchiwanych i kamerzysta US Air Force, czyli sił lotniczych, twierdzili, że obserwowali i nagrali ułap niszczący międzykontynentalny pocisk balistyczny załadowany z testową głowicą atomową i Mogę się domyślać, że chodzi o nagranie, o którym też od bardzo wielu lat i też bez żadnych zmian, czyli jest to wiarygodny świadek, opowiada Robert Jacobs. To się miało zdarzyć w 1964 i faktycznie miano testować rakietę, która miała wynosić głowicę, tylko to jak on opowiada tą historię, to z nim wynika, że to miał być test wyniesienia głowicy na orbitę okołoziemską, czyli próbę troszeczkę pogrania na polu pomiędzy Związkiem Sowieckim a Amerykanami taką, taką dodatkową planszą, jaką miałby być kosmos. I twierdzi, że na nagraniu do no tej rakiety, która uległa zniszczeniu, było widać jak przyleciał niewielki obiekt i on okrążał rakietę, strzelał do niej tajemniczym promieniem, odleciał, mimo że ta rakieta przemieszczała się z ogromną, niesamowitą prędkością, która miała ją wynieść ponad ziemską atmosferę i w ten sposób zapobiegł wysłaniu właśnie tej, tej testowej głowicy poza atmosferę. On to odczytał jako właśnie sygnał, że jakaś siła, być może pozaziemska inteligencja, nie chce, żebyśmy pakowali się z atomowymi butami na ich... E do ich ogródka, do kosmo w kosmos. I, I teraz tutaj jest informacja, że Aero zdołało powiązać ogólny czas i miejsce z testem rakiety antybalistycznej. No to okej, okay, powiązali to, ale jednak opowieść o tym, jak miał zachowywać się ten obiekt, który wedle świadka, który miał widzieć to nagranie, jak on się zachowywał, jakie miał parametry lotu, co on zrobił z tą rakietą. No to, to się nijak ma do tego, jak zachowywałaby się rakieta, która miałaby zniszczyć tą, tą pierwszą rakietę w ramach testu. Więc tutaj to, to wyjaśnione nie jest. Mamy informację, że ARO opublikuje wyniki nierozwiązanych zarzutów w tomie drugim, więc czekamy na tom drugi. Jest właśnie taka zapowiedź, coś w rodzaju zabiegu Szeherezady, że właśnie, właśnie. Rewelacje są zatrzymane na, na drugi tom. Jest dość dokładnie opisany przypadek tego Konablu, czyli próby kontynuacji ASAP-u, Właśnie, że zwolennicy zaproponowali Departamentowi Bezpieczeństwa Narodowego, aby stworzyli i sfinansowali nową wersję ASAP-ATIP. Ta propozycja o nazwie kodowej CONABLU ponownie uruchomiłaby dochodzenia UE-UAP Badania paranormalne, czyli to, czym zajmował się ASAP, między innymi, w tym domniemane anomalie ludzkiej świadomości i inżynierię wsteczną każdego odzyskanego statku kosmicznego lub pozaświatowego, off-world, który mieli nadzieję przejąć. Więc tutaj też właśnie istnieje taka, taka treść, jest przedstawiana, że. Te osoby, które wcześniej pracowały przy Asap, miały nadzieję, że jeżeli powołają Konablu, to wtedy otrzymają takie uprawnienia, że będą w stanie dobić się wreszcie do tych miejsc, gdzie spodziewają się, że leżą te wraki i ktoś je bada, albo one po prostu tam się kurzą gdzieś w rogach, je przejmą i zbadają. I właśnie przy tej sytuacji, przy opisie Konablu, pojawia się zdanie: projekt historii. Gromadzenie wszystkich informacji dotyczących lokalizacji, zaawansowanej technologii lotniczej i próbek biologicznych. I tutaj właśnie pojawia się to Biologics właśnie to słowo, które wcześniej raczej w tym dyskursie o odzyskanych wrakach, o odzyskanych ciałach się nie pojawiało i to jest właśnie to słowo, którego użył Grasz w przesłuchaniu przed kongresem i stąd pojawiła się taka myśl, taka wątpliwość czy przypadkiem właśnie te informacje o tym, że rząd Stanów Zjednoczonych ma nie tylko wraki, nie tylko pojazdy, ale Biologics, nie pochodzi z jakiejś dokumentacji, która miała być podstawą tego Kona Blue. I to nie niedoszłe Konablu, bo ten program nie ruszył, bo Rząd Stanów Zjednoczonych uznał, że nie ma żadnej substancji, został przedstawiony m.in. Graszowi, żeby go przekonać, że coś jest na rzeczy, że jest co badać. I on za tymi dokumentami używa tego. Pojęcia biologics. Jest to spekulacja, jest to zastanowienie, ale znowu wzbudza to takie wątpliwości, czy przypadkiem właśnie ta grupa tych osób zainteresowanych tym, tym ujawnieniem tego programu, Inżynierii wstecznej, którego oni oczekują, że istnieje, o którym są bardzo przekonani od lat 90., że ona jakby za tym wszystkim stoi. Z drugiej strony, ja też podzielę się taką myślą z Państwem, że takie proste stwierdzenie, że właśnie ta grupa UFO wygenerowała takiego nowego frontmana, to jest tylko jedna strona medalu, bo zastanówmy się, gdyby w innym środowisku pojawił się ktoś, kto Otrzymałby informacje, które dla niego wskazywałyby, że trzeba zająć się właśnie takim tematem. No to gdzie on miałby pójść? Mówiąc kolokwialnie, z kim się skumać? Z jakimś Kościołem protestanckim, czy pójść do jakichś generałów w Pentagonie im to pokazać? No, jakby musiałbyś udać się do stowarzyszenia UFO, i oni. Tworząc jakby, mając już przetarte pewne sposoby postępowania, mając również prawników, którzy z nimi współpracują od wielu, wielu lat, do prawników przejdziemy w drugiej części tego programu, to no, jakby oni tworzą platformę, z której ta osoba, David Grasz, może być wysłuchany w internecie też, między innymi dzięki staraniom Rosa. Kolharta, ale może również wreszcie dotrzeć do, do, do kongresu, dotrzeć do, do prawodawców. Więc, jak zawsze, w tym temacie na dwoje babka wróżyła. I dochodzimy do podsumowania. Mamy informację, że wiele spraw pozostaje nierozwiązanych. Więc może, gdyby było więcej danych, to by zostały rozwiązane, że to balony, że to drony. Istnieje tutaj też zdanie, które wydaje mi się bardzo ważne. Jest zawarte tutaj to zdanie, przepraszam za to dziwne stwierdzenie, że istnieje. Wraz z luką w informacjach na temat badań nad UFO-ułap pojawiły się inne źródła informacji i narracje, w tym prywatne organizacje badawcze UFO i w cudzysłowie Ufologia, aby wypełnić tę lukę. Aro ocenia, że utajnienie wcześniejszych dochodzeń rządowych podsyciło spekulacje, że rząd ukrywał wiedzę o istotach pozaziemskich, podczas gdy w rzeczywistości tajemnica miała i nadal ma na celu celową i przemyślaną ochronę wrażliwych programów, możliwości, źródeł i metod społeczności wojskowej i wywiadowczej. Ja też mam takie wrażenie. To znaczy. Nie jestem przekonany co do tego, że wszystkie informacje o UFO, programach, UAP, programach Stanów Zjednoczonych to jest zupełna zasłona dymna, ale moje wrażenie jest takie, że jest to świetna zasłona dymna dla ogromnej ilości różnych działań, wśród których mogą być wysoce nieetyczne, albo, no nie chcę się zagalopować, nie mające za wiele zgodnego z prawem, a już na pewno nie są nadzorowane przez obywateli, bo oni po prostu w ten sposób funkcjonują. Jest tutaj też informacja, że algorytmy wyszukiwania w internecie i rekomendowania treści służą wzmacnianiu uprzedzeń jednostek w równym stopniu, jak pomagają w edukacji i informowaniu. No i tutaj też e, trudno się nie zgodzić z tym, że jeżeli ktoś e, nastawia w ten sposób swoje wyszukiwarki, żeby wykrywały mu informacje o e, właśnie o graszu, o kolharcie, o nowych. Nie mówię tutaj, że Colhart jest osobą, która manipuluje, wręcz przeciwnie, dojdziemy do niego w drugiej części, ale jeżeli poszukuje pewnej spójnej historii, to ta spójna historia mu się ujawni i jakby konkretna optyka na ten raport, który, tak jak państwo widzą, ma bardzo dużo przeinaczeń, ma część wręcz absurdalnych twierdzeń, takich jak te, które są związane z Roswell, ma parę dość sensownych uwag, i to, co jest być może najważniejsze w nim, a to, co przedstawimy za tydzień, to to, czego w nim nie ma. Więc zapraszam za tydzień. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.